Cześć. Przyszedł czas na budowę baterii. Rower już jest gotowy jako konstrukcja, a więc została nam bateria. Tu jest mój pojemniczek. Oczywiście musiało być logo, jak żeby inaczej. Dobrze, otworzymy go. Ogniwa będą znajdowały się w tych koszyczkach. To jest koszyczek na 70 ogniw. Będzie konfiguracja 10S7P na 36 V. Tu mam przygotowane już ogniwa nowe i naklejki na biegun plusowy, aby zwarcia nie zrobić, ale to może zademonstruję z bliska. Po co są te nalepki? Te nalepki są po to, żeby odizolować plus od minusa. Tutaj z tyłu mamy minus i jakbyśmy zdarli całą tą koszulkę termokurczliwą, to jest cały biegun minusowy. Odtąd aż tu, do tego białego izolatora. I jeżeli będziemy mieli włożone to do koszyka i połączone będzie blaszkami, musimy to... To jest co prawda zabezpieczone właśnie tutaj tą izolacją białą, ale lepiej dać jeszcze dodatkowo tą nalepkę, żeby po prostu była lepsza izolacja. W poprzedniej baterii, tej, którą lutowałem, nie dawałem tutaj dodatkowej izolacji, a to tylko ze względu na to, że wszystkie izolacje oryginalne zdzierałem, gdyż część była uszkodzona i wymieniłem wszystkie na zakupione w sklepie elektrycznym, które były dużo, dużo grubsze od tych oryginalnych, także nie dawałem dodatkowej izolacji. Tu jest oryginalna izolacja, ona jest bardzo cieniutka, także zastosuję tą izolację w postaci tych nalepek. To jest prozaicznie prosta sprawa, po prostu odlepiamy. Te izolacje można kupić na Allegro. Są też sklepy internetowe, które się zajmują dystrybucją takich różnych elementów do budowy baterii. Nalepiamy to po prostu w ten sposób. I gotowe. I teraz tak, koszyczek. W koszyczku będziemy układać. Nie ma znaczenia, czy zaczniemy w ten sposób układać, czy zaczniemy w ten sposób. To jest tylko zależne od tego, z której strony będziemy chcieli mieć wyprowadzony plus i minus na zasilanie do ładowania i na BMS. Ja zacznę układać sobie tak. I następna. One są już z klejem, także wystarczy tylko równo poukładać. I na razie zakończymy na tych trzech ogniwkach, bo chcę coś pokazać dla tych, którzy zamierzają samodzielnie budować baterie. Jest taka fajna aplikacja. Można ją sobie ściągnąć. Teraz pokażę od początku, jak to wygląda. Ze sklepu Play. Tak wygląda ta aplikacja. Takie zielona i czerwona bateryjka. I to jest w sklepie Play do ściągnięcia za darmo. A bardzo ułatwia to sprawę. Nie, tu miał być. Otwórz. Dobra, mamy już stronkę. Teraz tak, do góry nogami. Żebyście wiedzieli, o co chodzi. Moje ogniwa to są Samsung Samsung 29E. Teraz dobra, zrobimy to w ten sposób. Kurczę, lampa się odbija. A, tu. Ta?
Także jak mówiłem, mam nowe ogniwa firmy Samsung 29E. Teraz ja już wiem, jakie one mają parametry, ale pokażę Wam, jeśli byście chcieli na przykład sobie budować baterię, jak znaleźć poszczególne ogniwa i jakie one mają parametry. Czyli naciskamy sobie tutaj w tym miejscu i tu nam wyskakują ogniwa różnych marek. Samsungi, Panasonic, Sanyo. Szukamy akurat tej mojej. To będzie Samsung. Gdzie my to mamy? Sanyo, co przeleciałem. Samsung 29E. Jest Samsung 29E. I teraz tu mamy w tym miejscu mamy pokazane amperogodziny. Tu ile poszczególne ogniwo, pojedyncze ogniwo, ile ma amper. I teraz tak, mamy Samsung 29E. Czyli ma 2,85 amperogodziny, 2,75 amper. Naciskamy sobie tutaj. To nacisnąłem, czy nie to? Tak, dobrze, to nacisnę. I teraz tak, budujemy sobie pakiet. To wpisujemy sobie tutaj. Tu jest napis pakiet. I wpisujemy sobie. W moim przypadku będzie 10. 10S. I 7P. Siódemka. I teraz już mamy wszystkie parametry dotyczące całego już pakietu, jakbyśmy go zbudowali. Czyli napięcie będzie 36,5 V, 19,95 amperogodziny, czyli prawie 20 amperogodzin, 728 watogodzin, 19,25 amperów, maksymalny ciągły prąd rozładowania. Tyle będzie miał nasz cały pakiet, cała bateria. Liczba sztuk 70 ogniw i masa, czyli waga 3,36. No razem z opakowaniem to liczmy 3,5 kg. I budując sobie baterię, warto właśnie tą tabelkę sobie ściągnąć, żeby poznać, jakie będziemy mieli parametry, czego możemy się spodziewać po tych naszych ogniwach. I tak jak ja, budując baterię do silniczka 250 W, to ta konfiguracja jest wręcz idealna. Nie proponowałbym nikomu budować na przykład na takiej samej mocy, tam 250-350 W, pakietu na przykład z ogniw takich jak Sony, obojętnie, tu weźmiemy, przypuśćmy te. To są ogniwa wysokoprądowe, a co za tym idzie, z reguły ogniwa wysokoprądowe mają mniejszą pojemność i to są ogniwa raczej przeznaczone do rowerów, które mają osiągać duże moce i duży pobór prądu. W przypadku mojego roweru nie będą potrzebne duże moce i duży pobór prądu. Bardziej kładłem nacisk na to, żeby było ogniwa wysokopojemnościowe. I to jak tutaj widać, jedno ogniwo ma 2100 mAh. Ja wybrałem swoje ogniwa, te Samsungi 29E, które mają 2900 mAh, czyli o 800 mAh więcej, ale dużo mniejszy prąd. Maksymalny ciągły prąd rozładowania. Tam było, no nie pamiętam już, ale w każdym razie tutaj przy tym samym pakiecie, zwróćcie uwagę, to jest 210 amper. A o ile zmniejsza nam się pojemność, tam było niespełna 20 amperogodzin, tu mamy 14,7 amperogodzin. I watogodzin tam było ponad 700, tu jest ponad 500. Także taka konfiguracja to jest raczej do rowerów, które będą przeznaczone do jazdy jakiejś ekstremalnej po górach, gdzie będą silniki większej mocy i bardziej obciążane. Jeżeli budujemy silnik o mniejszej mocy, taki typowo, nie wiem, miejski, czy tam trekkingowy, wycieczkowy, to szukamy raczej ogniw nie wysokoprądowych, a wysokopojemnościowych, żeby miały prąd
nie za duży, a wysoką pojemność. Bo jeśli ma nawet pojedyncze ogniwo ma nieduży prąd rozładowania, ale połączymy je w pakiet, który będzie się składał z 70 ogniw, to on i tak będzie miał aż nadto tej energii w połączeniu w całość. To jest moja uwaga odnośnie tej aplikacji, bo ona jest taka dość przydatna. Jak ktoś sobie będzie budował, to właśnie polecam ją. Dobra, włożymy to i możemy przejść do dalszego ciągu składania. Mam już przygotowane 7 sztuk pierwszych, odwróconych plusem do góry. Tak jak wcześniej wspominałem, pakiet będzie miał konfigurację 10S7P, czyli 10 szeregowo, 7 równolegle. I to jest pierwsza sekcja, która jest równolegle, 7 sztuk. Następną sekcję już układamy odwrotnie, bo połączenie szeregowe będzie tak jak fala przechodziła, o tak. Później już na następnym filmiku pokażę, dokładnie zademonstruję, jak będę zgrzewał blaszki. Generalnie tak, układamy każdą sekcję. Pierwszą plusem do góry, następną plusem do dołu. I układamy kolejne 7 ogniw. Dwa, cztery, pięć, sześć, dwa, cztery, sześć, siedem. Nie ma znaczenia, jakie poukładamy, po prostu tak jak nam wyjdzie, tak będzie. I tak będziemy później to łączyć wszystko blaszkami. Siedem. Siedem jest, siedem tu, siedem tu. Także tak, następne znowu lecimy. Znowu mamy plus, minus i znowu plus, z tym, że najpierw musimy zaizolować, tak jak pierwszą sekcję. Że ten papierek odlepiamy sobie i powtarzamy znowu czynność, izolując plus. Cały pakiet jest już z przyklejonymi izolatorami na plusie oczywiście, czyli plus, minus i tak do końca. Możemy to spokojnie teraz sobie zamknąć. Ładnie wchodzi. Także z tej strony już jest gotowe. Pokażę, jak z drugiej strony to wygląda. Dokładnie tak samo, tylko odwrotnie. Minus, plus, minus, plus. W następnej części pokażę, jak już będę to zgrzewał. I od razu też zademonstruję tą swoją zgrzewarkę własnej roboty. Czekam na pewien element. Po prostu spaliłem przez nieuwagę triak. I chwilowo mam ją nieczynną, muszę poczekać, aż przyjdzie mi ten triak, wymienię triak i wtedy będę mógł zademonstrować dalszą kolejność budowy tej baterii. A będę zgrzewał przy pomocy takich blaszek. To jest blaszka 8 mm szerokości, grubości 0,15 mm i jest to blaszka stalowa niklowana. Będę odcinał po prostu na poszczególne łączenia, kawałki blaszek, które będę następnie zgrzewał. No i po wszystkim, po zgrzaniu będzie już, pozostanie podłączenie BMS-a. Ale to już będzie chyba na następną część, następny odcinek. Na dzisiejszy dzień to będzie wszystko. Zachęcam do oglądania kolejnej części. No i do następnego razu. Cześć.